Cześć, Robótka z Aurelią, serwetka Bożenka. W tym poradniku napinanie, blokowanie, krochmalenie pokażę Wam, jak wydobyć z serwetki całe piękno, które skrywa. Po wykonaniu serwetka nie wygląda do końca atrakcyjnie. Chcemy, żeby prezentowała się pięknie, żeby była gładka, równa. Pokażę Wam, jak to uzyskać. I pokażę Wam to na przykładzie serwetki Bożenki, ale tak samo postępujemy z innymi serwetkami. Serwetkę po wykonaniu musimy namoczyć albo w samej wodzie, albo w krochmalu, jeśli oczywiście lubisz serwetki sztywne. Ja serwetek nie krochmalę, napinam, blokuję, prasuję, a więc moczę w samej wodzie. Dalej postępujemy tak samo, czy jest to serwetka namoczona w samej wodzie, czy w krochmalu, naciągamy ją wstępnie. Naciągamy, prostujemy wzór. Oczywiście robimy to z wyczuciem. Musimy to zrobić na całej powierzchni serwetki. Serwetka wstępnie naciągnięta. Będziemy przypinać szpileczkami. Szpileczkami czy igiełkami. Tutaj jest prawa strona robótki, a tutaj lewa. I to jest ważne. Prawa strona do dołu, lewa strona do góry. To jest ważne, jeżeli serwetkę masz namoczoną w samej wodzie i będziesz ją później prasować. Zauważcie, że podłoże jest miękkie. To jest również ważne, jeżeli serwetkę będziesz prasować. Oczywiście, jeżeli używasz krochmalu, serwetki nie prasujesz. I teraz wybierasz sobie miejsce blisko środka i zaczynasz blokować. Naciągamy i przypinamy szpileczkami i igiełkami. Za odpowiednie motywy. Po prostu wybierasz sobie któreś okrążenie i przypinasz. Naciągasz serwetkę i przypinasz szpilkę czy igiełkę. Przypinamy tak całe okrążenie, za każdy motyw w okrążeniu. Mam całe okrążenie przypięte. Następnie wybierasz któreś z kolejnych okrążeń. Naciągasz i przypinasz. I teraz równiutko z jednej strony, z drugiej, żeby serwetka nam się pięknie równo układała. Napinamy cały czas za to samo okrążenie i najlepiej tak jak tutaj pokazuję, z jednej i z drugiej strony. Wtedy serwetka się bardzo ładnie nam układa. Całe okrążenie przypięłam. I dalej tak samo wybieramy okrążenie. Naciągamy i przypinamy. Ja tutaj przypinam dwie szpileczki za te dwa motywy. I równiutko z drugiej strony. Blokowanie, napinanie jest pracochłonne, ale warto to zrobić jak najlepiej. Postarać się zrobić to jak najbardziej dokładnie. Im lepiej to zrobimy, tym serwetka będzie piękniejsza. Przypinamy szpilkami i igiełkami i równiutko z drugiej strony za to samo okrążenie.
Jest dużo pracy przy tym. Im serwetka jest większa, tym więcej pracy. Przypięłam całe okrążenie. Tutaj już nie będę wybierała żadnego kolejnego okrążenia, tylko będę przypinać za ostatnie okrążenie, za te dwa oczka łańcuszka na środku motywu. Naciągamy serwetkę i przypinamy igiełkami do podłoża. Potrzeba tutaj dużo cierpliwości. Im dokładniej to zrobimy, tym piękniejsza będzie serwetka. Przypinamy szpilkami czy igiełkami za ostatnie okrążenie. Zaczynamy od środka i przechodzimy równomiernie. Dlaczego? Dlatego, żeby było łatwiej. Nie dlatego, żeby było więcej pracy, tylko po prostu, żeby ta praca była łatwiejsza. Żeby serwetka lepiej się nam naciągnęła, wyprostowała. Z racji tego, że nie mam tyle igiełek, wykorzystuję te ze środka. One nie są już teraz potrzebne. Przypinamy całe okrążenie. Ja już mam całe okrążenie przypięte. I teraz warto sprawdzić, czy serwetka jest równa. Mierzymy średnicę w kilku miejscach. To nic nie kosztuje, a można jeszcze w tej chwili naprawić, naciągnąć kilka szpileczek, przesunąć po prostu. Jeśli Twoja serwetka jest wykrochmalona, jeśli użyłaś krochmalu, zostawiasz po prostu ją do wyschnięcia. Jeśli tak jak ja nie używasz krochmalu, możesz serwetkę delikatnie przeprasować. Dlatego ona leży prawą stroną do dołu na miękkim podłożu, aby podczas prasowania słupki, motywy nie zrobiły się płaskie. To naprawdę działa. Nie mam tyle igiełek, żeby zaczepić każdy motyw, a więc zaczepiłam co drugi, a te po prostu tylko naciągam. I tak całe okrążenie. I gotowe. Serwetka jest piękna. Tym sposobem napinam, blokuję, prasuję wszystkie moje serwetki. Wyjątkiem jest serwetka Wanda, ale na pewno o tym wiesz. Jest poradnik blokowania, napinania, krochmalenia. Serwetka Wanda. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje poradniki. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku, gdzie dzielimy się zdjęciami robótek wykonanych czy w trakcie pracy, które powstają według moich poradników. Pozdrawiam, Aurelia.